Witam was, kochani, w kolejnym odcinku Balon versus Balon. Czemu spadam? Dzień dobry, witam tu serdecznie. Dzień dobry. Jestem zwycięzcą dzisiejszego odcinka. Już wam zapowiadam spoiler. Tak. Tak naprawdę nagraliśmy już odcinek, a teraz nagrywamy początek. Tak było, widzowie. Nie zmyślam. Proszę pana luferka, ja mam dla pana zadanie. Pan klika start. Teamy, okej. Okay. Nie teamy, teamy pan zostawi. Start! Ale nie, ja kliknę, jak zostawił suba i łapę. Dobra, to zostawiajcie. W tym momencie czekam. 3, 2, 1. Klikaj start, bo oni nie zostawili. I dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. O, właśnie, nie mogę mieć dzisiaj, słuchajcie, tyłów, bo ostatnio miałem tyły. I jak wiecie, że ostatnio miałem tyły, no to trochę mi źle poszło. A dzisiaj oczywiście nie mogło być tak, jak to co chwilę powtarzam, nie mogę przegrać własną grę, tak? Musisz przegrać, ale ja tutaj dopiero co wbiłem, Mientus mi wszystko wytłumaczył, ale nie widzę generatorów żelaza. Bo musisz sobie je kupić, a żeby je kupić, czemu ja to muszę za każdym razem tłumaczyć? Widzowie, zostawcie łapkę w górę. Ale dobra, gdzie są te generatory, gdzie są te generatory? A to nie masz pana baloniarza? Mam pana baloniarza, ale muszę coś... O, dobra, mam rzeczy. Okej, okej, dobra. No, już ogarnę, wszystko już ogarnę. Jest, powoli wszystko do przodu. Jest. Ciek, widzowie. I teraz tak, widzowie. Trzeba posukać paru zecy. A, ja tutaj mogę wykopywać rzeczy, czyli muszę sobie stworzyć crafting. Ciup, ale nie możesz sobie zrobić żelaznych, bo żelazne można tylko kupić. Tak było, nie zmyślam. Jak ktoś już oglądał wszystkie moje balon versus balon, to wie, jakie są zasady. Jak ktoś nie wie, to idzie w tym momencie i ogląda całą resztę do tyłu. Tak? Najważniejsze jest to, żebyście teraz obejrzeli ten odcinek, a potem obejrzeli, jak słabiej grali od nas. Dokładnie, tak też można zrobić. Właściwie tak trzeba zrobić. Zostawcie łapkę w górę. Nie no, ja tutaj wypowiadam ci totalną destrukcję. Wcale to nie jest tak, że ja teraz się dopiero uczę tej gry, a ty już masz obcykane, ale nie no. Wcale, i tak, i tak. Wcale, widzowie, czy te gry są ustawione? Tak, jak najbardziej. Dobra, mam żelazo. Ciekawe, czy ktoś pamięta piosenkę żelazo, jak myślisz? Nie wiem, czy ktoś pamięta. Nie wiem, czy mamy tak starych widzów, że ktoś pamiętał żelazo. Da się przenosić ten balon? Nie da się. Nie da się, kurde. A co, już miałeś jakiś plan? Ale mam pomysł, co mogę zrobić. Ale nie mogę ci powiedzieć. Nie powiem. Musicie oglądać do samego końca. Zobaczymy, czy mi się uda to zrobić. W teorii ja mogę do ciebie przyjść i ci po prostu rozwalić ten balon, tak? Znaczy się teraz, w tym momencie? No. No nie. Dlaczego nie? No chyba, że się dorobiłeś już igły. A no tak, bo zapomniałem, że... A, jakieś znajdźki mówiłeś, że są. Ja już chyba widzę jedną ze znajdź. Znajdźcie te znajdźki. O, prawie spadłem. Ale mi serce stanęło. A spokojnie, to tu można spadać, wiesz? Ale nie, serio mówię, itemki zostają. Ej, właśnie to chciałem zrobić. Ukradłeś mi pomysł. Kurczę, no widzisz, no. Widzowie, za ten ukradnięty pomysł musicie zostawić łapkę w górę. Ty wiesz, że pierwszy raz w życiu wykopuję węgiel na tej wersji? Ten rodzaj... Diament! No i lecimy, widzowie, z tym, lecimy! Diamenta znalazłem, ale się czuję, jakbym miał 10 lat i pierwszy raz w życiu diamenta zobaczył. Generator, żelazo. I to się powinno już robić. Trzeba umieć wygrywać i przegrywać. Oczywiście, potrafię tylko wygrywać, gdyż nigdy w życiu nie przegrałem i nie jest potrzebne mi to do szczęścia. Po co mi to jest? O, a to sobie akurat wezmę. Polecam ci szukać znajdziek. No, szukam. A te igły to ja mogę rzucić, czy ja muszę po prostu użyć tej igły dosłownie obok twojego balona? Nie, no mówiłem ci, że możesz, że czym się rzuca, to jest trident. Tyle, że to działa w ten sposób, że tylko tridentem możesz przebić te rzeczy. Więcej żelazo! Więcej! Ile tu mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć. Czyli mówisz tak, prawdopodobieństwo tego, że wygrasz, jakie jest? No 50 na 50, albo ty wygrasz, albo ja wygram. Co ja zrobiłem źle? To teraz nie robi się tak killowa? Mówiłem ci, że żelaza już nic nie wykraftujesz, musisz kupić. Aha! Za rubin? Tak dużo? O, proszę. Mówił, że dużo, nie? Ale kupił. No muszę, no to jest inwestycja, będę szybciej kopał. Panie, weźmy sobie jeszcze więcej tego. Diamenty! No tak, ja mam diamenta, którego nie wykopałem. Oho, coś kombinuje, Mientus. Jestem panem świata! Nie jestem, ale... Tak też może być, widzowie. Zostawcie łapkę w górę. A, ja widzę, że nie zostawili jeszcze. W tym miejscu ma być łapka. Widzowie po prostu są złymi widzami, nie zostawili łapkę w górę, jak nie zostawisz łapkę w górę. Nie, dobrze, widzowie, ale muszą zostawić. Dobra, jak nie zostawicie teraz łapki, to jutro będziecie mieli, słuchajcie, kartkówkę z matmy. Oni teraz... A ja nie mam matmy. Aha, no.
no to będzie. Stary, te odcinki pojawiają się w niedzielę. No to jutro będziecie mieli kartkówkę, dwie kartkówki. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, bo będziecie mieli kartkówki. Chyba nikt nie chce mieć kartkówki jeszcze w poniedziałek, co? Generator Robinów! Oh my god! Masz Robinów? Co ty Batmanem jesteś? No naprawdę, łuk za cztery! No normalnie, rozumiesz, no. Drożyzna, nie? Może jakoś to zakleję. Dobra, Słyszałem coś niepokojącego. Nie podoba mi się to, że ktoś we mnie strzela. A dobra, łukiem, a ja już się bałem. A ja już tu się bałem. Ty się zacząłeś tak zbroić nieźle. Ja po prostu przygotowuję się na zimę. Mojemu balonowi jest zimno, ja musiałem go obudować w ciepły kożuszek. Okej, to mi się też przyda. I to tak samo, jak i również przydałoby mi się to. Ja chciałbym coś powiedzieć, ale nie mogę nic mówić, bo ja ci zaspoileruję, co chcę zrobić. Czy on gdzieś tam jest? Może go trafimy? O, prawie było. Ej, ale blisko! Ha! Nie podoba mi się to, widzowie! Kurde, to jest kolejna osoba, która ma nade mną w tym przewagę. Ej, strzał spowolnienia, jakie tutaj te. On już wszystko tutaj ogarnia. Przydałoby się jeszcze trochę bloków na pewno kupić. Dawać mnie to! Dawać! Dawać mi moje dolary. Dokładnie, teraz jest... O, teraz czuję się, że nie mam za wystarczająco bloków. Czemu nie kupiłem więcej nie bloków? Nie mogę nic mówić, no kurde! Kupmy cztery. Postawmy cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Co tam, kto bogatemu zabroni? Kto bogatemu zabroni? O, przydałoby się. To co, próbujemy, widzowie? Może dajmy Luferkowi szansę, zostawmy to na później. Aha. O nie, kurde, tak być nie miało. Tak być nie może. Panie pomidorze. O, coś tu panu nie wyszło. No właśnie dlatego nie mogę się odzywać. Pan tutaj cichacze robi, widzę. No dobra, no to... Trafiłeś mojego balona? Oczywiście. A to ile razy masz mnie trafić? Ogólnie trafiamy chyba trzy razy, z tego co kojarzę. O kurde! Ale ma majma! O kurde! O! Nie! No kurde! Ale mam strzała, widzowie! Coś tam, słuchajcie, jeszcze zostało. Jakiś tutaj jest, normalnie rozumiecie, w miarę dobry cel. Chyba jeszcze nie jestem na tyle stary. O, dzień dobry, panie Luferku. Wow! Wow! Nie, 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 nie! Nie! Już wiem gdzie iść! Podoba mi się ta gra. Ta gra ma dużo emocji. No! Ubierz się trochę, bo tobie zimno jest, co? Kurde, że ja z takiego cela nie umiem trafić. No nie, no nie wierzę. Ja właśnie jestem tym typem osoby, która ciągle jak leci na bedwarsy. To leci co, tak na chama? Tak, w sensie nie, sam strzelam z łuku. Ja nie mam w tym momencie żadnej innej linii obrony, więc dlatego, no kurczę, muszę tak to robić. Nie, nie, ja już nie lecę. Ja mu nie wierzę, widzowie, bo on może tutaj używa jakichś nielegalnych rzeczy. Lufer, patrz co ma w ręce. To fireball? Nie, ale mam igłę. Stary, dam ci szansę, możesz iść obudować balona, albo ci go zestrzelę i wtedy zostało mi tylko jeden raz. Poczekaj, daj mi pomyśleć. Daj mi pomyśleć, mówisz? A ty nie możesz teraz strzelać, bo to jest tak jakby wbrew regulaminowi. Ale nie możesz mnie zestrzeliwać, co? Nie możesz mnie tak zestrzeliwać, co? No kurde, to tak wiesz, to tak nie za ciekawie się zapowiada, nie? Normalnie, rozumiecie? O, siema. Siema, i tak zdednę, więc wiesz. No fair. A lubisz bombowe przywitania? Czemu nie mogę tego rozwalić? No, poczekaj. A, nie wierzę! Wiesz co mi prawdopodobnie zablokowało? Nie wiem, albo widziałem chmurę, nie wiem co to było, to białe coś. Co to było? To jest moja ochrona. Aha! No to nie no, straciłem igłę, już nie lecę, widzowie. No no, ja, słuchajcie, ja Luferkowi nie wierzę w tym momencie. Kurde, ale byłby cel. Ale dobrze, dobrze. On i tak nie będzie w stanie tego zrobić, widzowie. No dlaczego nie mogę tego rozwalić? No to co, widzowie? Wpadamy jak grom. Miałeś rację, muszę obudowywać. Ale dlaczego nie mogłem wtedy użyć? To ja bo widzisz, bo to działa tak, że ty musisz z pewnej odległości trafić. Specjalnie mi nie mówił. Widzowie, specjalnie muszę mi co... No wreszcie, no teraz będę miał, słuchajcie, jakieś wyzwanie, a nie, że ja będę tutaj sobie strzelał tak na luzie z mojej bazy, no. Chociaż może, słuchajcie, może chybił trafił. Kurczę, nie trafiłem. A może teraz trafię? Nie trafisz.
Nie trafiłem, no kurczę. Straszne, widzowie, straszne. Nie trafiłem. Musicie zostawić za to, że nie trafiłem łapkę w górę. Bo ja tu jestem grzeczny, nie fokusuję się. Czym ty wtedy rzuciłeś takim dziwnym? Ty chciałeś mnie sfireballować, a tu nie ma fireballi. Nie chciałem sfireballować. Tu żadnych fireballi nie ma. Chciałeś mnie sfireballować. Nie mogę cię sfireballować, bo czegoś takiego tutaj nie ma. Normalnie, rozumiesz, tu nie ma takich rzeczy. Ty tutaj sobie niektóre rzeczy imaginujesz. Panie miły, ale panie miły. Poczekaj, porozmawiajmy. Nie! I co? I teraz straciłeś? Znaczy, ja wiem. Oj. Jest. Widzowie, robimy cela, jak pani z wesela? Nie wiem. Ty, Bambiku, akurat rzucałem tym. Kończymy tę grę? Nie, no daj jeszcze chwilę pograć. Stary, wiesz, ja w walkę wręcz na przykład to jestem słabszy znacznie. To jest akurat bardziej niż prawda, tak? Ja tutaj wykorzystuję technikę walki lisa, gdyż ja lwem żadnym nie jestem. Dobra, tym razem się uda. A ty tutaj jesteś! Idź stąd! O kurde. Dobra. Ile masz HP? Na tyle, żeby pan mnie nie i tak nie celnął. No to co, kończymy grę? Nie, no daj jeszcze chwilę. A nie macie przypadkiem u ciebie w... O matko, właśnie... Podoba mi się to. To naprawdę, słuchajcie, to naprawdę ładny głaz. Ja zamiast bronić ten balon, to ja gram w Bed Warsy. Ale ja jestem tak uparty, że ja muszę chociaż razem pójść. O, choroba. No dobra, damy mu raz, słuchajcie, zestrzelić balona, może mu się uda. Może. Jakby absurd tej sytuacji mnie cały czas bawi, więc wiesz. Dzień dobry, panie Luferku. Dobra, jednak nie chcę ci usuwać. Jest dziura, ciekawe czy trafię. Szybko. Śmiesznie widzę. Za nisko! Już nie trafił. Dobra, o ile zakład? O nic, nie zakładam się. Nie no, musisz się założyć. Muszę się założyć. Załóż się. Nie mogę się założyć, ja tu jestem... Nie praktykuję takich praktyk, miły panie. Nie no, musisz. Ja muszę. Zostawcie, jedyne co mu... O kurcze, patrz, dobry jest. Dzień dobry. Dzień dobry. No to co, widzowie, kończymy tą grę. Nie musimy kończyć. Nic coś nie musimy się kończy, kończyć. Coś zaczyna, widzowie, no cóż. Zostaw mego balona. Widzowie, zostawcie łapkę w górę. Jedyne co musicie zostawić, to łapkę w górę. Musicie zostawić łapkę w górę. Ej, trafiłem cię i nie spadłeś. No nie wierzę. Dobra, bo jest... Sorry! Miałem jeszcze jedną igłę, no nie, i nie wiedziałem o tym. Ten film, tak jak mówiliśmy, był ustawiony. Tak było, nie zmyślam, zostawcie łapkę w górę i suba!